Ej, witajcie. Dzisiaj Onkyo, model Integra A8850 z typowymi dolegliwościami. Czyli co? Nie działający selektor poprawnie. Teraz nawet zaskakuje, ale lubi zwariować. Source Direct daje nam mocne tutaj również problemy. No i niedomagania, jeśli chodzi o prawy kanał. Opisywać nie będę, bo już nieraz było to robione, ale zobaczmy sobie na wstępne pomiary. Prawy kanał, kiepściuchno, zniekształcenia szaleją. Zobaczcie, co się dzieje, gdy dotnę Source Direct. No, teraz lewy nam wycięło kanał. Na oscylogramie tak to wygląda. Kanały wariują. Przy przełączaniu to jest jeden wielki trzask. Teraz zaskoczyły. O, tak to wygląda. Tak szaleją kanały, czyli przełącznik Source Direct do czyszczenia oczywiście. Jeszcze raz zobaczmy sobie na wykresie, na widmie. Czyli co? Zaczynam od tego, demontujemy panel przedni, czyścimy wszystkie przełączniki, potencjometry, bo to jest podstawa. Także standardowa procedura. Szwankuje nam tu jeszcze, jak widać, przełącznik, co też jest standardowy microswitch do wymiany. Z racji, że wszystko znajduje się tu w panelu przednim, trochę rozbierania jest, więc tak przyszłościowo mówię, że nie warto bawić się, powiedzmy, wyczyszczeniem tylko tego przełącznika lub Source Direct. Jak rozbieramy, to wyczyśćmy już wszystko. No, po zdjęciu panelu widzę, że tu już było. Tu już było coś robione. Ktoś odkręcał kombinerkami, a nie kluczem, mocno tutaj nadwyrężone. Czy całość panelu była rozbierana, to nie wiem, ale prawdopodobnie coś było działane. Ten mikrostick trzeba również wymienić, nie zapomnieć o nim. No i tak wygląda Onkyo po demontażu frontu. Także wszystko na wierzchu, więc nie opłaca się czyścić jednego przełącznika. Trzeba zrobić wszystko. No i teraz czas odlutować, poczyścić, powymieniać co trzeba i do przodu. Znany widok przed czyszczeniem, no i widok po czyszczeniu. No i pora na cały przełącznik selektora. Tamten przełącznik z przodu tylko jest sterujący, tu jest wykonawczy, czyścimy. Mocno hałasował ten silnik. No i mamy przyczynę, tutaj ta blaszka, która powinna nam dociskać oś. Wystrzeliła, więc był luz i dlatego ciężko pracowało. Stan przełączników przed, zaraz zrobimy po. No i tarczka sterująca wyczyszczona. Tutaj również te styki, te tarcze, które biorą udział w przekazywaniu sygnału, są srebrno-białe, także można składać. No i ostatni element do czyszczenia to przekaźniki w kiepskim stanie. Rezystancja to jest kiloohmy nawet, więc na szczęście dają się one rozebrać i wyczyścić. Podłączyłem miernik. Zobaczcie, jaka rezystancja. 1 kilo skacze. Wyłączmy zasilanie. Włączmy z powrotem. Jest nieco lepiej. I tak to właśnie wygląda, dlatego ta z megaohmy. Dlatego na wyjściu mamy takie wariacje. Czyścimy. No i mamy nasz wzmacniacz już odpalony po czyszczeniu. Zobaczmy sobie na wyniki. Kanał lewy, kanał prawy. 3000 kanał lewy, 4000 kanał prawy. Kanały dobre mają parametry. Powyżej 80 dB SNR, więc jest ok. Zobaczmy teraz, czy nam coś tutaj. Biorę na tone. Przełączam się w tryb tone. Balans nie trzeszczy. Wysokie tony, niskie nie trzeszczą. Także wszystko wygląda, że jest ok. Co zostało? Zagrzać go. No i wstawić prądy spoczynkowe. Na razie odpalimy na żarówce, ale zaraz sobie odpalimy bez żarówki. Jeżeli pracuje poprawnie, to zawsze jakieś zabezpieczenie jest. Posłuchajcie, jak teraz ładnie chodzi selektor. Wcześniej bardzo długo
kręcił, szukał pozycji. Teraz robi to naprawdę bardzo szybko i przede wszystkim cicho.